jest to moja pasja, przede wszystkim ta fotografia, oprócz tego, że jest to też moja praca. Ale jest to taka pasja i no z koszykówka to jest taki dziwny sport, że jak się wkręciłem w niego jakieś tam 7 lat temu, to po prostu gdziekolwiek tylko słyszę, że koszykarze gdzieś się pojawiają, gdzieś idą, coś mają robić, to ja za każdym razem jestem ich cieniem, nie? Tak to nazywam. Oni są już do tego przyzwyczajeni, nawet czasami jak mnie nie ma, to oni się dziwią, że mnie nie ma. Ale przez te wszystkie lata, odkąd drużyna gra w Tauron Basket Lidze, udało mi się być na tych wszystkich najważniejszych, w tych wszystkich najważniejszych momentach, czy to jakieś tam akcje charytatywne, wizyty w szkołach, czy wizyta nawet w zakładzie karnym, którą po dziś dzień pamiętam, czy te wszystkie najważniejsze mecze do tej pory, tak? Zawsze tam jestem i uznałem po tych 5 latach drużyny w Tauron Basket Lidze, że ten Puchar Polski i Wicemistrzostwo Polski to jest taki dobry moment, żeby zakończyć jakiś tam etap. Oczywiście ja nie kończę jeszcze współpracy z Rosą, nadal jestem jej fotografem i będę, mam nadzieję. Ale chciałem już zamknąć jakieś tam te 5 lat, bo jakby nie było ten ostatni sezon, to 2 ogromne sukcesy. Jest to wystawa, która pokazuje praktycznie początki Rosy w Ekstraklasie, począwszy od pierwszego sezonu do teraz. Myślę, że są to bardzo fajne zdjęcia. Tomek jest z nami od początku i bardzo mi się podobają zdjęcia. Jak się panu podoba wystawa? Nie, no generalnie jest bardzo w porządku, ponieważ przekrój właśnie tego sezonu. Wygląda to nawet całkiem czytelnie i fajnie zrobione.